Gość Radia Płońsk. Dzisiaj przy naszym radiowym telefonie Jakub Walicki z ośrodka Sowi Dwór w Jarocinie. Czym jest ośrodek? O tym właśnie z dzisiejszym gościem rozmawiała Marianna Góralska. Jak dawna działa ośrodek Sowi Dwór i czym dokładnie się zajmuje? Działamy od zeszłego roku, od marca. Wtedy dostaliśmy pozwolenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. I zajmujemy się leczeniem i rehabilitacją dzikich zwierząt, bo pełna nazwa ośrodka brzmi Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Sowi Dwór. Przyjmujemy w tej chwili głównie zwierzęta młode, pisklęta, młode zające, mamy sowe i staramy się te zwierzęta wykarmiać. Jeżeli trzeba, to leczyć, tak jak w przypadku młodego lisa, którego otrzymaliśmy i któremu zafundowaliśmy operację złamanej nogi. I jeśli tylko jest to możliwe, staramy się je przywracać do naturalnego środowiska, czyli wypuszczać, mówiąc popularnie. Ilu zwierzętom do tej pory udało się pomóc? W zeszłym roku mieliśmy 70, jeśli dobrze pamiętam, 5, że tak powiem, gości, z czego około 68 wróciło z powrotem. No może 65 wróciło z powrotem do środowiska, bo zdarza się też tak, że zwierzęta nam najzwyczajniej w świecie umierają, bo niektóre przychodzą w tak złym stanie, że pomimo najlepszych starań naszych weterynarzy, zwierzęta odchodzą. 7 bocianów, które wróciły z powrotem, w tym jeden z amputacją nogi, to była dość taka fajna, głośna sprawa. Miał nogę w kolanie amputowaną, a mimo to odleciał. W jaki sposób zwierzęta do Państwa trafiają? Czy ktoś je przynosi, bo znalazł, czy po prostu Państwo sami jakoś je odnajdują? Jak to wygląda? W przypadku dużych zwierząt, czyli bociany, żurawie i zwierzęta większe, generalnie ścieżka jest taka, że zwierzęta trafiają do nas przez gminy. Każdy, kto znajdzie takie większe zwierzę, którego nie może sam odłowić, nie może sam go do nas dostarczyć, powinien zgłosić się do gminy. Wtedy gminy kontaktują się z nami i my te zwierzęta od nich odbieramy, to znaczy są dostarczane do nas, do ośrodka, bo my się nie zajmujemy odłowem jako tak. Na przypadku małych zwierząt są to głównie, jeśli chodzi o maluchy, ssaki, taki, to dostarczają nam okoliczni mieszkańcy, nasi sąsiedzi, ludzie z innych gmin, którzy dzwonią, że znaleźli i albo przywożą, albo czasem zdarza się tak, że my jedziemy, no jeśli jest na przykład w domu pani z czworgiem dzieci i nie ma jak do nas dojechać, to wtedy my się staramy dotrzeć i odebrać zwierzę. Na czym najczęściej polega pomoc Państwa ośrodka tym zwierzętom? Przede wszystkim nasza praca polega na wiecznym sprzątaniu i karmieniu, ale współpracujemy z bardzo dobrą kliniką weterynaryjną Centaur w Mławie, która opiekuje się ciężej rannymi zwierzętami bądź pokaleczonymi. Korzystamy z ich wiedzy, fachowości, no i niestety często też z możliwości przeprowadzania u nich różnych zabiegów, bo my nie jesteśmy weterynarzami. My współpracujemy z kliniką weterynaryjną, natomiast my jesteśmy opiekunami, karmicielami, osobami zapewniającymi dom i ewentualny powrót do natury. Więc w kółko karmimy, sprzątamy i dbamy o dobrostan, czyli dbamy o to, by te zwierzęta się dobrze czuły. Cały czas ośrodek urządzamy, potrzeba nam jeszcze wielu rzeczy, bo robimy to wszystko za własne pieniądze, nie mamy dotacji poza jedną gminą, która ogłosiła konkurs i myśmy ten konkurs na jakąś tam niewielką wygrali, to resztę finansujemy wszystko z własnych pieniędzy i z pieniędzy naszych przyjaciół, prywatnych ludzi, często z drugiego końca Polski, którzy nam jakoś tam kibicują i wspierają nas również finansowo, choć głównie materialnie. W jaki sposób można wesprzeć działania ośrodka Sowi Dwór? Generalnie my na naszym profilu społecznościowym portalu Facebook, bo to chyba nie jest tajemnica i żadna reklama, bo jest to tak popularne, że tu nie zdradzam żadnej tajemnicy ani nikogo nie reklamuję. Mamy profil społecznościowy i tam pokazujemy wszystko, co robimy. Pokazujemy wszystkie zwierzęta, które do nas trafiają. Piszemy, jaka jest sytuacja w ośrodku, czego nam potrzeba i na tej podstawie ludzie nam pomagają. Tak nam się poszczęściło teraz na wiosnę, że od prywatnego darczyńcy otrzymaliśmy inkubator, który w tej chwili już jest pełen, bo mieszkają w nim 2 zwierzaki, chwilowo były 3 i on jest zapełniony. I marzy nam się właśnie, żeby kupić drugi inkubator, bo na wiosnę jest on naprawdę bardzo potrzebny. Ja wiem, że na jesieni oba będą stały puste, ale na wiosnę mamy tylu pensjonariuszy, naprawdę bardzo by nam się przydał, ponieważ taka maszyna eliminuje butelki z gorącą wodą, lampki, żarówki, żeby ogrzać, bo podstawowa zasada to ciemno, ciepło i cicho. Taki inkubator kosztuje 3800 zł. Jaka będzie cena, nie wiem, za pół roku, czy tam za ile, jak kiedy nam się uda to uzbierać, to nie wiem, ale w tej chwili taki inkubator kosztuje blisko 4000. Na chwilę obecną ile zwierząt u Państwa się teraz znajduje w ośrodku? Mamy z zeszłego roku błotniaka stawowego,
który już nigdzie nie poleci, bo miał złamane skrzydło, które się źle zrosło i nie da się go drugi raz złamać i złożyć, więc już ma u nas dożywocie. Mamy bociana z zeszłego roku z amputowanym skrzydłem, który też już jest u nas takim stałym pensjonariuszem, że tak powiem. Mamy piskle sowy uszatej, mamy piskle sroki, które dostaliśmy zupełnie gołe, jeszcze nieopierzone, takie śmieszne. Mamy cztery małe zajączki, które przyszły do nas jako jedna rodzina z jednego gniazda, bo matka zginęła. Przywiózł nam pan gdzieś spod drobina. Spuszczaliśmy ostatnie jeże, wypuściliśmy teraz, jak już przymrozki minęły. Także poszły sobie też w świat. No na razie to jest tyle. To jest tak, jakby mieć sześcioro dzieci. Z jednej strony jest straszna radość, że się udało, że można, że poleciało, że będzie, nie wiem, założy rodzinę. Być może wróci, być może nie. A z drugiej strony jest taki żal, bo człowiek się przywiązuje jak do kogoś z rodziny. No i oczywiście taka pełna radocha, jak się dostaje malucha, takiego bardzo małego i wtedy zaczyna się walka, czy będzie jata, czy zrobi kupę, czy to, czy tamto, bo to jest podstawa. Więc to też jest miły moment, potem jest tylko sprzątanie i karmienie, tak jak mówiłem, no ale gdyby nas nie cieszyła cała ta praca, to byśmy tego nie robili. Skąd taki pomysł, by zająć się rehabilitacją dzikich zwierząt właśnie? Nie uczyłem się tego, mam jakiś taki dar do zwierząt. Rozumiem, czy wejście, tak? Moja żona skończyła etologię, kurs pomocy weterynaryjnej i tak jakoś z miłości do zwierząt, no zaczęło się od tego, że sąsiadka przyniosła jednego małego zajączka, udało się go wykarmić, no i tak powoli, a ponieważ niektóre zwierzęta tak naprawdę przetrzymywaliśmy nielegalnie, mimo wszystko, że im pomagaliśmy, postanowiliśmy to zalegalizować, złożyliśmy wniosek, dołączyliśmy wszelkie dokumenty, wszelkie warunki, jakie mamy, opisaliśmy, no i dostaliśmy zgodę od państwa, więc robimy to już w pełni legalnie, mamy zezwolenie, mamy możliwość przetrzymywania zwierząt, nawet ściśle chronionych, co jest zabronione w przypadku prywatnych ludzi, także spokojnie, miłości. A jakie są plany na najbliższą przyszłość ośrodka? Czy pan planuje, czy to po prostu samo tak toczy się? No plany są takie, rozbudowujemy powoli, a właściwie tworzymy, bo my mamy dość dużą działkę, ale tworzymy takie miejsce, gdzie będą tylko zwierzęta, gdzie chcemy postawić no, kilka wolier na razie. Mamy trzy dość duże woliery, mamy dwa duże wybiegi, ale chcemy stworzyć taki kąt ciszy dość duży i tam trzymać zwierzaki, te, które będą mogły sobie chodzić luzem po tym miejscu, bo to jest miejsce dość zadrzewione, nie jest to taki typowy ogród. To będą chodzić luzem, te, które będą musiały być odizolowane, będą odizolowane w wolierach, które pełnią wszelkie warunki do tego, aby im było dobrze. W tej chwili z powodu sytuacji, jaka się wytworzyła, dbamy o to, żeby w ogóle przeżyć. Tak jak mówię, ludzie, nasi sympatycy, nasi przyjaciele bardzo nam pomagają i dzięki ludziom dobrej woli ośrodek istnieje, no i jakoś na razie wystarcza nam na opiekę nad zwierzętami. Trochę z darowizn, trochę z naszych własnych pieniędzy, które możemy na to przeznaczyć. Jedni jeżdżą na narty, inni, nie wiem, pływają szybkimi motorówkami, a my mamy takie hobby, że opiekujemy się zwierzętami. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.